Dzień dobry, zapraszamy. Nareszcie, dzień dobry Państwu, z tej strony Kaluk i Wiki. I Woody. I wreszcie możemy was powitać w naszych skromnych progach, proszę Państwa. Długo czekaliście na house tour, my też długo czekaliśmy na ten moment. Więc się cieszymy bardzo, że wreszcie możemy was oprowadzić. Czujcie się jak u siebie w domu. Witamy w naszym holu, w naszym nowiutkim miejscu, gdzie będziemy sobie żyć i funkcjonować i jaramy się bardzo. Tak, i house tour jest podzielony na dwa. U Kaliego widzicie aktualnie część, u mnie zobaczycie drugą część, to co nie będzie tutaj, więc no mamy nadzieję, że wam się spodoba. Dokładnie. To co Woody? Woody mu się chyba podoba. Taka ciekawostka, mieszkaliśmy jeden dzień w domu sami, po czym dzień później pojawił się Woody, tak. Więc jakby on też jest z nami tutaj od samego początku. Zobaczcie, jak mieszkamy. No co jest? No dzień dobry. Mieszkamy w domu już półtorej miesiąca i wreszcie możemy wam pokazać, bo jest, można powiedzieć, że w 98% gotowy. 9 może nawet? Tak, ale zanim zaczniemy, proszę państwa, Kalu i Kowin Trap House. Jutro nowa piosenka o 20:00, premiera, także widzimy się wszyscy na premierce. Zrobiliśmy z tego domu niezły Saigon, prawda? Trochę było sprzątania. Było sprzątania, ja już nie chcę o tym mówić, bo było bardzo dużo sprzątania. Dlatego sprawdzajcie jutro nową nutę. Ale nuta wyszła super, więc się opłacało. No kurde, bangla konkretnie. Zresztą posłuchajcie. Gdzie pojawię się, to robię trap house. Odlatuję dzisiaj znów na Marsa. Ziomek szokuje, go chata trap house. Jestem tak zrobiony, gdzie jest dawca. Okej, więc jutro się widzimy o 20:00. Natomiast teraz pewnie wszyscy jesteście ciekawi, co jest za tymi drzwiami tutaj. Spokojnie, widzowie, najpierw chodźcie do garażu, czyli do miejsca, gdzie ja lubię przebywać. To znaczy wsiadam tam do auta. Wiele rzeczy tam na razie nie robię, bo jeszcze garaż nie jest skończony. Ale stanowy ma styk zaparkowany dzisiaj specjalnie, żeby pokazać wam no więcej miejsca z tyłu, bo to jest dosyć istotne. Tam jest pomieszczenie gospodarcze, tu jest garaż obecnie. Jestem już boomerem, mam swoje kluczyki, klucze, swój młotek, może przejdźmy do tego. Tutaj docelowo będzie taka półeczka, tak. Ona jeszcze jest niewykończona. I to są te procenty niewykończone w tym momencie. Ten 1%, czyli jakaś półeczka na narzędzia, coś tutaj fajnego sobie ogarniemy, żeby było gdzie podstawić na przykład płyn do spryskiwaczy albo takie rzeczy. Zabudowana będzie również. I zabudowana ta część, czyli studnia głębinowa, cała nasza pompa wodna będzie zabudowana, bo na razie nie wygląda zbyt kolorowo. O, gościu przyszedł do nas, więc subcio. No i proszę państwa, młotek już jest, od tatuśka mojego dostałem, klucze dostałem, kombinerki są, łom, nic tylko zostać normalnie majsterklepką domowym. Ale przejdźmy dalej, bo to jest jakby garaż, ja nie jestem też jakiś bardzo garażowy, samochodowy, więc to jest zwykły, moi drodzy, casual. Ja dużo gadam dzisiaj, nie? Dużo gadaj, twój film, to gadaj. Zapraszamy do pomieszczenia gospodarczego. Pomieszczenie gospodarcze, czyli bardzo istotne miejsce i lubimy to miejsce ze względu na to, że naprawdę ułatwia nam życie. Jak widzicie, mamy plat, jest druga lodówka, w której można przechować jakieś rzeczy, przetworki z domu, tutaj na szafeczkach, więc się wszystko zgadza. Jedzonko dla pieska. Zapasy tutaj. I rybomaty, więc fajne miejsce do przechowywania tutaj. Ogórasy zrobione przez moją mamę, pozdrawiamy. Z drugiej strony mamy, proszę państwa, pralkę, suszarkę i piec, centrum dowodzenia pieca. Tutaj tylko ja się jakby obsługuję tym, Wika nie za bardzo wie, na czym to polega. A ja co tutaj trzeba obsługiwać? Znaczy, czasem go trzeba resetować. O, a tutaj tylko ja obsługuję, bo Kali nie wie za bardzo, na czym to polega. Nie, no wiem, proszę państwa, mamy pralkę, mamy suszarkę. Szkoda, że się nie przekładają same rzeczy. No, to też by było spoko. By było oprócz tego mamy tutaj zlewik, tutaj wczoraj myłam stópki Woody'emu, jak myślałem, że sobie się... myłeś stópki. Nie, jak się wybrudził bardzo. Można go wyciągnąć, prawda, można pana operatora. Ej. To jest pomieszczenie gospodarcze, tak. Mega przydatna część naszego domu. Ale teraz... przejdźmy do tych bardziej ciekawych rzeczy. Let's go. No i proszę państwa, Wika, dołącz do mnie, jesteśmy w salonie. Salon częściowo już widzieliście, jest to część domu. Tam nie pokazuj gdzie... pan kamerzysta. Tak, tam zapraszamy do Wiki, kuchnia i ta część to do Wiki, ale możemy mały follow-upic zrobić, to znaczy pokazać wam, zajawić ogród. Widać już, proszę państwa, trawkę lekko, która rośnie w naszym ogrodzie, ale ogród tour to będzie osobny film, dlatego do kuchni zapraszamy do Wiki na kanał, natomiast teraz co? Salon. Teraz salon. Ten salon widzieliście już kilka razy, bo gdzieś tam nie udało nam się wszystkiego po prostu ukryć. Pierwsze zdjęcie z domem było w salonie. Film tak. Z pieskiem był w salonie. To było miejsce, gdzie mogliśmy nagrywać, bo nie chcieliśmy pokazywać reszty. Dokładnie. A resztę widzicie dzisiaj. Tak jest. Ale salon, proszę państwa, naprawdę się mega sprawdza. Kanapa kozak robotę robi. Ja jestem z niej bardzo zadowolony. Jest mega wygodna. Telewizor. Mam wrażenie, że mógłby być trochę mniejszy, bo nawet jak oglądam mecze, ostatnio oglądałem pierwszy mecz Arsenalu, to mówię, kurde, no tak dosyć blisko się siedzi. Zresztą blisko. Możecie usiąść wy teraz.
widzowie. Więc sobie usiądźcie, wyobraźcie sobie, że tu jest meczyk. No to jest jednak blisko, nie? Dosyć mocno. Telewizor ma 77 cali. Ten kominek wieczorem zrobi robotę. Ujęcia w ogóle wieczorne zobaczycie na koniec. Fajną sklejeczkę pan montażysta zrobi, dlatego zostańcie do samego końca. Ale kominek, co można o nim powiedzieć fajnego, to to, że to jest taka para, która totalnie jest, nie jest mokra, więc to jest sucha para wodna, która się stąd wydobywa i w żaden sposób nie jest ona ciepła, więc imituje to ogień, ale jak tam wsadzicie dłoń, to się nic złego nie stanie, także jest mega... Jest fajnie, nie? Tak, jest naprawdę fajny bajer, wieczorem robi jeszcze lepszą robotę. Jezu, ja tak dużo dzisiaj gadam, widzę, że... Może coś dopowiesz. Super dom mamy, podoba mi się. Jeszcze tak w ogóle, to dzisiejszy film totalnie nie jest sponsorowany przez żadną markę, więc jak wymienimy jakąś markę, to tylko dlatego, że na przykład podoba nam się tak produkt i korzystamy sobie na co dzień, dlatego żeby nie było. Tutaj, no kurde, wyjście na taras i na cały ogród mamy, ale tak jak mówię, to w ogród turze. Nie pokazaliśmy holu, weszliśmy tak szybko tutaj. Chyba, że u mnie to pokażemy. Tak, możemy szczegółowo zacząć u Wiki w holu. Tego zapraszam teraz, proszę państwa, o. Do łazienki. Kolega śpi. O, obudził się. Nagrywamy house tour. Idzie z nami? No i tutaj, proszę państwa, cały dom generalnie mamy w takiej stylistyce dosyć jasnej, natomiast łazienka, a w ogóle szapoba dla mojej narzeczonej za cały projekt domu, chciałem o tym powiedzieć na początku. Gdyby nie ona, nie wyglądałoby to wszystko tak fajnie, mnie się mega również podoba. Również szapoba dla pani projektantki, która moją wizję, tak wiecie, przyłożyła na... Dziewczyny się dogadały i naprawdę zrobiły mega robotę, natomiast przejdźmy już do tej łazienki, o której mówię. Jest to kontrast w stosunku do tego, co mamy wreszcie domu. Jak słyszycie, nawet jest inny pogłos, ale po prostu sama kolorystyka, no wygląda to totalnie inaczej. Jest to zupełnie inne niż to, co widzicie w większości domu. Czarna toaleta, co możemy powiedzieć o niej po miesiącu użytkowania? Ciężko się ją myje. Jak się nie doczyści kropel wody na sucho, to widać zacieki. Dokładnie, tak samo możemy powiedzieć o naszej, no, naszej tutaj umywalce. Dbamy jak możemy, nie zawsze się udaje. Czarne elementy w domu, już ludzie nam to mówili na samym starcie, są mocno uciążliwe, jeśli chodzi o czystość, przekonaliśmy się, prawda? Tak, ale łazienka robi wrażenie, nam się bardzo też podoba. Rzadziej tutaj, można powiedzieć, się kąpiemy, czy ją używamy, chociaż wydawało mi się, że będziemy rzadziej. Nie, ale jest nawet używana dosyć, no, coraz częściej, przekonujemy się, tak, bo... Tylko raz się kąpałam tutaj, żeby przetestować, jak nam zamontowali panowie kabinę. Tak, ale ja na przykład nie wiem, dlaczego mam coś takiego, że jak ty idziesz się myć do góry, to ja mówię, kurde, no muszę poczekać, bo przecież jest łazienka zajęta, po czym mówię, ej, jest druga tutaj. Ale no nie mamy tutaj wszystkich tych kosmetyków. A, to spokojnie, za krótko jeszcze mieszkamy, widzowie, ale no tak, teraz widzicie też na przebitkach tutaj umywalkę, wszystko bez nas, bo łazienka nie jest dosyć duża, więc no, żeby zrobić przebitki wyszliśmy. Mamy nadzieję, że wam się podoba. Jak widzicie tutaj, piesek ma swoje legowisko takie dzienne. Chcieliśmy, żeby w miarę pasowało tutaj do wnętrza, więc mieliśmy takie jasne, czasem sobie na nim śpi, ale zazwyczaj, jak widzieliście wcześniej, śpi... No właśnie. Proszę państwa, dół mamy za sobą, zapraszam na górę. Powiem wam szczerze, że te schody, ta klatka schodowa na teledysku wyszła genialnie, nie mogę się doczekać jutra, jak to zobaczycie. Zresztą jak oglądacie Perzeta, to już coś widzieliście wcześniej. Trochę echo tu jest, ale zapraszam, bo są wszystkie drzwi pozamykane. No proszę państwa, mamy dosyć duży hol, jest on rozległy i naprawdę cieszę się, że jest taki, że możemy sobie, wiecie, niekoniecznie wchodzić w korytarz, tylko mamy dużą przestrzeń w górę i na przykład jak ktoś chce iść do innego pokoju, to sobie idzie, jest kontakt zachowany też z osobą, na przykład z wami, tam z daleka. Więc całkiem spoko. Można sobie nawet uciąć pogawędkę. Wika se zostanie tutaj, ja se pójdę z drugiej strony i możemy sobie dyskutować o życiu. Co tam u ciebie, jak tam łazience? Wszystko gra. Łazienkę pokażemy u ciebie na filmie, prawda? Tak, tam jest łazienka. To moje królestwo. Zapraszamy do Wiki, bo tam jest cała łazienka, a tam, gdzie stoi Wiki, jest mój pokój, który też widzieliście na filmie. Tak zwana jaskinia. Wika tak ją nazywa. Tu jest studio Wiki, to też zobaczycie w późniejszym terminie. Wpadajcie na film Wiki, żeby dowiedzieć się kiedy. Natomiast ja mam dwa pokoje tutaj wam do pokazania. Czy jeden? Sypialnie? Nie, sypialnie to moja. Okej. Okay. W takim razie zapraszam do jedynego miejsca na górze, które zobaczycie u mnie na filmie, czyli siłka. Proszę państwa, świeża sprawa, jeśli chodzi o siłownię, bo została ona skręcona wczoraj. Mamy kilka sprzętów, będą tutaj jeszcze upgrade'y. Jest już naprawdę giga pozak, mnie się mega podoba. Wika już ćwiczyła, jak się ćwiczy. No, bardzo super. Fajnie się ćwiczy. Tak, w zamyśle, proszę państwa, jest tak, że kiedyś pojawi się w naszej rodzince dzieciak, to będzie pokój dziecka. Natomiast obecnie... Będzie wyciskał tutaj formę. Nie, raczej nie będzie pakował od małego, spokojnie. Ale w przyszłości po prostu bardzo łatwo ten pokój będziemy mogli przerobić na pokój dla dziecka. Dlatego
tego obecnie to tak zagospodarowaliśmy. Zresztą jak śledzicie poczynania nasze domowe, to doskonale wiecie, o co chodzi. No co, jest drągal. Lepiej może, żebym nie pokazywał, ile razy się podciągnę. Na tym poprzestanę. Mamy też takie te, kurcze, puzzle. Ja to miałem też u siebie w domu, ale już widzę, że one są strasznie słabe, no. Bo się wgniatają. Co by tu nie stało, to po prostu się wgniata, no ale taki już urok puzzle. Lepiej w sumie tak, niż zniszczyć drewnianą podłogę. Co? Jest ławeczka, mamy wyciąg osobny, możemy go wyjmować i na przykład wsadzić sobie modlitewnik, więc to jest wszystko tutaj ruchome. Tak jak mówię, na pewno jedyną rzeczą, która mi się tu podoba, której jeszcze nie miałem u siebie w domu, w piwnicy, w siłowni, to ten stojak. Stojak na hantle. Przecież to jest, proszę państwa, game changer. Ja tego nigdy nie miałem. Moje hantle były porozrzucane po całej piwnicy, nawet u mnie w pokoju jeden się znalazł. Przepraszam, ciężarki. Chodzi mi oczywiście o ciężarki. No jak wiecie, uwolnicie endorfiny na treningu i po prostu będziecie mieli tyle siły, że was będzie rozpierać energia, to możecie sobie zagrać na gitarze. A tak naprawdę to nie mamy gdzie jej położyć obecnie, więc że w siłowni. Galina na niej nie gra, kupił, żeby stała. Dobrze, proszę państwa, cofnijmy się jeszcze do holu. Tak jak mówię, te trzy pomieszczenia, czyli sypialnia, łazienka i studio, zobaczycie na filmie u Wiki. Natomiast jeszcze wróćmy do naszego holu, bo czekaliśmy na niego bardzo długo. W sensie na te balustrady szklane na przykład, które nam się bardzo podobają. I ładnie się to wszystko komponuje. Taki też wzorek Wiki wymyśliła razem z panem projektem, jeśli chodzi o ścianę. Tak, chcieliśmy, ona... żeby ona przyciągała uwagę przy... chodzeniu tutaj po prostu. Jest całkiem nieźle. Naprawdę wiele osób, która tutaj przychodzi, mówi, że tak. No, jednak zdaje egzamin. I odciągała uwagę od klimatyzacji. To samo jest na dole, nie? Tak, jest drewno jednak... tam na ścianie. Tak, kupując ten dom w stanie deweloperskim, też nie mieliśmy wpływu na to, gdzie będą poszczególne klimatyzatory. Jak widzicie, no jeden jest w takim miejscu bardzo widocznym, dlatego musieliśmy jakoś odciągnąć jego uwagę. I udało się to. Natomiast... Tak, tu jest sypialnia. Tak, tu jest sypialnia. Co jeszcze chcieliśmy powiedzieć o tych obrazach? Jest jeden taki, jak widzicie, z drugiej jest troszkę subtelniejszy. I to jest taki mały follow-up i nawiązanie do tego, że tutaj siedzi do mojego studia, tam siedzi do studia Wiki, czyli u mnie ciężki księżyc, czyli to, co jakby... I ciemny pokój. Ciemny pokój, taka zajawa. Natomiast u Wiki też możecie zobaczyć, jaka jest zajawa, bo ten obraz troszkę może sugerować, co tam będzie się działo i jak to będzie wyglądać. Są dużo roślin? A może? Ja więcej nie zdradzam. Sprawdzajcie film Wiki. No i co? U mnie jest studio, tak jak mówię, możemy tak na sekundę wejść, bo coś pies kombinuje. Pies coś, chodź, no zobacz. Ewidentnie. On tutaj nie nie przychodzi. Patrzcie na to, widzowie. Aha. Co jest, gościu? Ty chyba na GTA przyszedłeś. Chyba na kurczaku A. Tak naprawdę z tyłu za głośnikiem leży moje jedzenie dzisiejsze. I on wyczuł skurczybyk szamkę, ale on ma swoją. Idźmy na dół, proszę państwa. Mamy jeszcze trochę do zachodu. Pięknie tutaj współgra światło, ale te wszystkie pomieszczenia, w których współgra światło, zobaczycie na kanale Wiki, dlatego teraz, znaczy za chwilę, wpadajcie na jej house tour, a teraz zobaczcie ujęcia wieczorne i zobaczcie, jak ten dom współgra fajnie i światło, jak on tutaj robi robotę wieczorem. Proszę państwa, tak więc tak wygląda nasz dom. Jesteśmy niesamowicie zadowoleni, że udało nam się wreszcie go wam pokazać. Będziemy go wam pokazywać częściej, pewnie częściej będziecie widzieć u Wiki. Ja się mega cieszę, że już odblokowaliśmy dom. I możemy się dzielić nim z wami już w pełni i na Insta, i tutaj na YouTubie, także vlogi z naszego takiego codziennego życia z pieskiem i w ogóle w tym domu będą activated. Tak jest, w 100%. Wpadajcie do Wiki na kolejną część, żeby zobaczyć wszystkie nasze pomieszczenia w tym domu. Co? Chcielibyśmy wam bardzo podziękować, bo tak naprawdę gdyby nie wy, to nie moglibyśmy sobie pozwolić na to miejsce, które no jest po prostu miejscem naszych marzeń. Bardzo dziękujemy wszystkim widzom. TK to rodzina i doskonale to widać i naprawdę szapoba dla was też, że jesteście i że nas śledzicie. Miejmy nadzieję, że będziecie śledzić dalej. No i co? Myślę, że musicie nawet śledzić dalej, bo jutro jest nuta, widzowie. Tak. Oj, Kaluch Kowin Trap House, godzina 20. Ten dom w trochę innej scenerii. Trochę zadymiliśmy, trochę pobrudziliśmy, zresztą zobaczycie wszystko. Także zapraszam i wpadajcie do Wiki, także co. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. Buziaczki.